że jedna pani mnie pyta, pracuje, co ksiądz tu robi? Kary odbywam, ograniczenia wolności. Chyba ksiądz żartuje. Nie, nie żartuje. A inny pan się popłakał, jak widział księdza pracującego w sutannie. Bo coś mu do głowy dochodzi, że w tym świecie jest obecny taki walec zła, któremu nie ma jak się oprzeć. Chyba za Bożą łaską, zawsze tak było, ale jednocześnie z ryzykiem, że będę miał wszystkich przeciwko sobie, najbliższych. Wszyscy w którymś momencie przyjmą, jest droga wyjścia, uczynić zło, zgodzić się na zło, nie wiedzieć o złu, nie powiedzieć o złu i wtedy wszystko idzie jak spłatka. Wtedy są oklaski, wtedy są chorągiewki, wtedy jest muzyka, wtedy jest taniec. I patrz na siebie, jak żyłeś w młodości. Mogłeś zgrzeszyć, grzeszyłeś. Ja tak żyłem. W stosunku do takich grzechów, takich. Mamy łaskę dzisiaj odpokutowywać ten czas. Pan Bóg nam tę łaskę dał. Czy innym da? Nie wiem. Natomiast ewidentne jest, że w tym świecie poszerza się krąg ludzi, którzy chcą żyć według zasady. Mogę zgrzeszyć? Będę grzeszył. Wczoraj widziałem, zgromadziła się grupka ludzi na uroczystość w szkole, że szkołę budują. Pytanie się rodzi. Czego wy chcecie te dzieci uczyć w tej szkole? Że 60 płci? Czego chcecie uczyć dzieci w szkole? Bezbożności? Nad czym tryją? Czego chcecie uczyć dzieci? Że jak będzie dziewczyna miała 15 lat, to 12 lat, gdzie tam 7 lat, to może się z chłopakiem zadawać? Chłopak z dziewczyną, bo mu się chce. Jak dziecko z tego przyjdzie, to można dziecko rżnąć, czyli zabić? I nic za to, bo to prawa człowieka. Czego wy chcecie uczyć w tych szkołach? Po co te szkoły? Jeśli nie zmienicie praw, to na te szkoły padnie Boży grom. I Boży grom zawsze padnie, że człowiek, który do zła na ten sposób przyłożył rękę, pójdzie do piekła. Jeśli nawet w tym życiu widzielibyśmy mu, że się powodzenie dzieje, chociaż o karach Bożych możemy nie wiedzieć, ale one muszą przyjść na człowieka, bo Pan Bóg miłuje grzesznika i karami chce go z tego wyrwać. Ale my o tym nie będziemy musieli wiedzieć. Nie powie nam ktoś, że ma raka za to, że dajmy na to, nie wiem, w dzieciństwie coś tam robi. W młodości, no w dzieciństwie to niebo grzechów je, ale w młodości. Nie będzie tak nam mówił, tak? Że jest związek, może być. Że Pan Bóg mi daje perspektywę, że szybko umrę, żebym się odniósł do tego, jak wcześniej myślałem o życiu. Że myślałem, że dorabiać się można za każdą cenę. Bo Pan Bóg nie chce, żeby biedni ludzie byli w tym świecie. A nie chcę być biedny, to mam Pana Boga po swojej stronie. Wszędzie, gdzie się nie obejrzymy, czcigodni wierni. Wszędzie żyjecie w tym świecie. Więcej wiecie niż ja. Żyjemy wokół ludzi, którzy żyją według logiki. Da się zgrzeszyć? Da. No to jaki problem? Nam tak nie wolno żyć, jeśli chcemy być w niebie. Gdybyśmy byli w sytuacji postawieni, że mogę zgrzeszyć, to nie zgrzeszę. Nawet jakby to było bardzo trudne. Za łaską Bożą. Nie dam się wciągnąć w grzech. Nie dam się wciągnąć w gierki grzesznych ludzi. W naszych, waszych małych gierkach, które rozgrywają się tutaj, w tym miejscu, zwłaszcza na niewieści sposób, w niewieścim wydaniu, też się nie dam wciągnąć. Jak jestem w takich gierkach, to wyjdę z nich. Nie będę w nich brał udziału. Mogąc zgrzeszyć, nie będę grzeszył. Wtedy nadzieję nieba mam. Inaczej nie. Amen. W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Na wieki wieków. Amen.